Boli już, nie? Słuchaj, naprawdę jestem pod wrażeniem. Dziękuję. 10 przeciwników, który był najcięższy tak naprawdę? Kurde, no moim zdaniem wiedziałem, Stedos, 7 przeciwnik, najmocniejszy, widać skill, jak widziałem, jak chodzi gdzieś na tarczach, robi walkę z szyjem, no widać, że kot po prostu, łapy chodziły jak przecinaki, ale kurde, gdzieś jakoś się cofałem, mało aktywny, gdzieś tam uniknąłem walki z nim. Ale no, jeśli mam powiedzieć, tu mnie gdzieś najbardziej, gdzieś tam poczułem jakieś mocniejsze ciosy gdzieniegdzie, ale nie pamiętam z którym co, bo niektórzy naprawdę no, mimo tego, że byli gdzieś tam słabsi, to kurde no wbili na świeżaka, a ja kurwa, widziałem, no chyba każdy widział, stałem pewnym momentami ledwo tam w narożniku, czekałem, myślałem bardziej o oddechu niż o tym, żeby zadać cios, no ale cieszę się, że przetrwałem, w następnej walce, jak będzie bardziej fair, tak, to na pewno robię na punkty, mam nadzieję, że mi dadzą tego sekwento i go rozpierdolę. No w tej formie co jesteś, to wygląda na to, jeśli przetrwałeś 10, to jest 10 minut, to jest więcej niż 3 razy po 3. No i już nie mówię o zmieniających się rywalach. No tak, dokładnie. A jeszcze chcę dodać, że jestem zawodnikiem MMA, nie K1, gdzie się u mnie stójka, zapasy, to znaczy zapasy i parter są dobre, uważam. Większość walk swoich amatorskich i semi-pro kończyłem właśnie przez poddanie, więc myślę, że to będzie dla mnie na pewno duży plus, że będę mógł zobaczyć kolejną walkę w MMA. To tak naprawdę podszkoliłeś dzisiaj stójkę. No tak, tak, tak. Słuchaj. Ogólnie od początku, jak zacząłem trenować, to trenowałem MMA, więc to zawsze szło tak ze sobą wyrównanie w parze te płaszczyzny. Słyszałeś o takim teście 100 men kumite? Nie, pierwszy karate, raz. Karate, w karate 100 facetów po 2 minuty, trzeba te 2 minuty przetrzymać i zmieniają się cały czas. Aha, bierzesz następnym razem? No, zobaczymy, no. Ogólnie chciałbym następnym razem jeden. Nie, żartuję, ale podobno kilkunastu ludzi na świecie zdołało tego dokonać. Ten wyczyn chyba w freak fightach nie ma odpowiednika jak dotąd. No chyba nie, no i we freakach i chyba w zawodowym sporcie też, bo taka formuła może tylko się we freakach wydarzyć. Właśnie, planujesz co? Teraz już pojedyncze walki? Sekwento, to jest pierwszy, na pierwszy rzut, tak. A co dalej? No i potem zobaczymy, nie będę odbiegał daleko w przód. Zobaczę, z kim się skonfliktuję po drodze gdzieś. Ogólnie ja jestem bardzo łagodnym i bezkonfliktowym człowiekiem, aczkolwiek w tym świecie na pewno ktoś się znajdzie taki, kto będzie szukał problemu i ja wejdę w konflikt, no nie będę unikał konfliktów, jak ktoś będzie chętny, to zapraszam. Ulubiony program w telewizji to pewnie 1 z 10. No, akurat, szczerze mówiąc, gdy wracam po pracy do domu, a w Anglii jest jakoś tak godzina wcześniej. Godzina wcześniej, tak. To jakoś tak zawsze trafia w moment, że to leci w telewizji, więc często oglądam. Zgadujesz pytania? No, ogólnie. Ci ludzie, co tam są, to naprawdę są tęgie głowy zazwyczaj, więc na wiele pytań nie znam odpowiedzi, ale czasami uda mi się coś zgadnąć. No, zapytam ciebie obrażenia. No tak jak widać po głowie, to tak, trochę głowa boli, ale nic poza tym, nogi, ręce są w porządku. Słuchaj, te przygotowania były najcięższe w życiu, jeśli weźmiemy pod uwagę, że gdzieś tam trenowałeś, robiłeś, treningi były lżejsze, cięższe. No ogólnie w Anglii trenowałem dużo właśnie w ten sposób, że gdzieś tam co minutę mi dochodził nowy przeciwnik. Tyle, że w Anglii robiłem to bez przerwy, ale bez tego aspektu, tego stresu, tłumu, tego mniejszego stresu, to też inaczej. Tu, gdzie dochodzi ten stres, tłum, to człowiek się jednak szybciej męczy. Jak się gala w ogóle tak, podoba. Tak, tak, zajebiście. Jestem naprawdę mega szczęśliwy i mega dumny, że akurat jestem w Cloudzie. I to naprawdę doceniam i dziękuję włodarzom, że mnie tutaj wzięli. A jak zaproponują 15 przeciwników następnym razem? No może nie następnym, zobaczymy. Dajcie mi spoko toczyć te dwie walki z pojedynczym, to zobaczymy, co będę, czy będę mieć ochotę, czy nie. Na razie mi się nie widzi. Teraz jest okazja, żeby komuś podziękować, więc komu byś chciał podziękować za przygotowania? Bo pewnie lista jest długa, jeśli tak jak i rywali. Na pierwszym miejscu trener Szymon Bońkowski, mój trener z Olsztyna, ponieważ on bardzo, bardzo się przyczynił do tego, że tutaj jestem, chyba najbardziej ze wszystkich. Dziękuję mojemu narożnikowi, Pawłowi Derlaczowi, Piotrowi Danielskiemu, Adrianowi Zielińskiemu, Tomaszowi Brotoniowi, całemu teamu Arachion. Widzę, doborowy skład. Tak. Dziękuję Hussars Team z Anglii, bo to tam praktycznie cały czas się przygotowywałem, dla trenera Alana i dla wszystkich chłopaków, którzy tam trenują. W większości to nie są Polacy.
Anglicy albo tam po prostu gdzieś tam, tak jak ja, migranci. I naprawdę dziękuję im wszystkim, dziękuję mojej, powiedziałem wcześniej, dziewczynie, dziękuję mojej narzeczonej, ona cały czas przy mnie bywała, była jak anioł stróż, cały czas przy mnie tutaj w hotelu, cały czas... To poznajmy imię. Dorota. Dorota. Dorotę pozdrawiamy. Pozdrawiam. To jesteś teraz remigrant. Jeszcze dziękuję moim wszystkim przyjaciołom, którzy przyjechali z Anglii, którzy przyjechali z Olsztyna, żeby mi tutaj kibicować. To w takim razie dziękuję ci za walkę, wszystkiego dziękuję. Dobrego. No i co? Do zobaczenia przy 15 przeciwnikach. Do zobaczenia.